Nicole Jochym. Dzisiaj w zupełnie w innej roli niż na co dzień. Ostatnio miałem okazję Cię oglądać na parkiecie, gdy no, już wtedy nikt z nas jeszcze nie wiedział, że to będzie Twój ostatni mecz w barwach Chełmca, tutaj w rozgrywkach drugiej Ligi Kobiet. Później przyjechałaś na zakończenie sezonu. Miłe podziękowanie, pożegnanie z koleżankami, z kibicami. Jakie to uczucie zostawiać za sobą coś, co tak bardzo kochałaś, ale iść do przodu za czymś, co też bardzo kochasz? Ciężko mi było się rozstać z dziewczynami, jednak przez te dwa, prawie trzy lata zżyłam się z nimi. Polubiłam bardzo się z nimi i z całym zarządem, z całym klubem. Bardzo dobrze mi tutaj było. Jeszcze w jaki sposób zostałam pożegnana, na pewno. No bardzo, ja się wzruszyłam, mi łezka poleciała i jakby no, to dużo świadczy o tym, jak mi tutaj było. Na pewno no, cieszyłam się w tamtym momencie na te szanse, która stała już przede mną. Ale jednak ciężko było też się pożegnać. No tak, tutaj zostawiłaś dużo serca, dużo zdrowia, byłaś wielką podporą drużyny, gdy tak nagle gdzieś zniknęłaś, drużyna troszeczkę ucierpiała w tym graniu. No brakowało jej Ciebie po prostu na boisku, jednak zawsze też gdzieś tam z tyłu słyszałem, że Nicole nas dopinguje, więc zagramy tak, by wygrać. Całkiem nieźle to się skończyło, to pożegnanie było też sympatyczne, no ale teraz nowy rozdział, barwy biało-czerwone. Cały czas jesteś uśmiechnięta, więc to marzenie, które tam gdzieś tliło się, zaczyna się spełniać. No, w końcu tak. Bardzo mnie ucieszył ten powrót po dwóch latach do kadry. Pracowałam na to, trochę się tego nie spodziewałam mimo wszystko, ale w końcu przybliżyłam jakby swoje marzenia, które nazywałam marzeniami, teraz mogę nazywać celem, co już dla mnie dużo znaczy i jest dla mnie no, fantastyczne, że mogę się rozwijać, że mogę trenować tyle, ile trenuję i reprezentować nasz kraj. Igrzyska olimpijskie teraz, prawda? Przed tobą. To jest to marzenie, to jest ten cel, tak, na który chcesz po prostu gdzieś tam zaistnieć. No też bym chciał zobaczyć ciebie w barwach reprezentacyjnych na tym turnieju. Ile trzeba zrobić, żeby się tam dostać? No myślę, że jeszcze nie na najbliższe w Paryżu, ale na następne jest zawsze szansa. Jest bardzo skomplikowany ranking punktowy w siatkówce plażowej. Mi się wydaje, że liczy się 8 najlepszych turniejów w sezonie olimpijskim, czyli trzeba no, praktycznie przez 8 turniejów utrzymać poziom na przykład powiedzmy 5 miejsca na turniejach tych najlepszych, najwyżej rankingowych. No, na ten moment wiem, że jest to nieosiągalne dla mnie, dla mojej partnerki. Ale wiem, że jesteśmy w stanie to osiągnąć w najbliższych latach i będę do tego dążyć. A dzisiaj zanim jeszcze to się stanie, zanim te marzenia się spełnią, zupełnie w innej roli. Wystąpiłaś tutaj przed młodzieżą szkolną, w szkole, w Wobrzychu, w bibliotece szkolnej. Właśnie też jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Jaka to innowacyjność, bo rzadko tutaj widzimy Cię w takiej roli. No jest to dla mnie na pewno coś innego. Pierwszy raz tak występowałam po prostu przed publicznością, która mi chce zadawać pytania w takim wydaniu. No miłe doświadczenie na pewno, było mi miło, że były pytania, że byli wszyscy ciekawi tego, jak funkcjonuje, jak wygląda moje życie, jak wyglądają turnieje. Na pewno bardzo miłe doświadczenie, mam nadzieję, że nie pierwsze i ostatnie. No i tego Ci życzę, życzę Ci też spełnienia tych marzeń. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się spotkamy i będziemy mogli porozmawiać trochę dłużej na temat tego, jak te występy masz zaplanowane, być może już nawet jak one gdzieś tam przebiegały. Jasne, mam nadzieję, że się zobaczymy.